Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Ja się nazywam Maciej Lewandowski. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze, na którym chciałbym Państwu opowiedzieć na temat budowania odporności w okresie jesienno-zimowym. Temat oczywiście bardzo na czasie, ponieważ właśnie wchodzimy w ten okres, w którym ta odporność będzie miała ogromne znaczenie w kontekście naszego organizmu, w kontekście infekcji i wszelkiego rodzaju problemów z tym związanych. Chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć w sposób praktyczny na temat tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o budowanie odporności, na co zwrócić uwagę, jaka jest ogólna zasada również, ponieważ temat odporności jest bardzo złożony ze względu na to, że jest bardzo dużo czynników, które mogą na nie wpłynąć. O czym dzisiaj opowiemy i spróbujemy je rozbić na czynniki pierwsze, tak żeby Państwo wyszli z taką wiedzą, w jaki sposób można faktycznie dbać o tą odporność, co jest ważne, co jest mniej ważne. Także zapraszam serdecznie do przesłuchania naszej dzisiejszego webinaru, prezentacji. Zacznijmy po kolei od podstaw, czyli taka szybka powtóreczka z najważniejszej informacji o odporności. Na odporność organizmu człowieka składają się dwa podstawowe mechanizmy odpowiedzi. Wrodzonej, tak zwanej nieswoistej i nabytej, czyli swoistej. Zaczynając od tej pierwszej, o co chodzi? Nieswoista to jest ta obrona organizmu, która stanowi taką pierwszą linię obrony w spotkaniu z patogenem. Czyli jest ona natychmiastowa, rozpoczyna się już po kilku godzinach od samej infekcji. Składają się w niej w pierwszej kolejności bariery anatomiczne, enzymy, wydzieliny gruczołów, komórki żerne, dendrytyczne, NK, czyli tak zwane natural killers i wiele innych. Czyli to jest taka pierwsza bariera naszego organizmu, którą musi pokonać infekcja, próbuje ją przebrnąć, czyli nasza skóra, te wszystkie gruczoły, śluz i wszystkie te podstawowe elementy, które nasz organizm broni się, czy chociażby nawet podczas oddychania, kiedy mówimy o naszym nosie i włoskach, które starają się w pierwszej kolejności nie pozwolić na przejście dalej wszelkiego rodzaju patogenom. To jest taka najciekawsza i chyba najbardziej trafna przedstawienie tej formy nieswoistej. Natomiast swoista to są już tacy trochę antyterroryści, możemy tutaj porównać, czyli rozwija się ona od kilku dni po zainfekowaniu organizmu patogenem i wytwarza pamięć immunologiczną. Oznacza to poprawę i wzmocnienie odpowiedzi po wielokrotnym zetknięciu z konkretnym patogenem. Czyli to są specjaliści od danych patogenów, którzy atakują dany czynnik, który nas zaatakował i jest on specjalistyczny pod tą daną postać. Czyli w pierwszej kolejności mamy tą obronę naszego organizmu, tą fortecę, a w środku już antyterroryści działają po pewnym czasie, tak byśmy mogli to określić, więc zwracamy uwagę na tą nieswoistą, jak również i reakcję swoistą organizmu. Nasz organizm wytwarza cytokiny, są to komórki prozapalne, które służą do walki z drobnoustrojami. Problem pojawia się wtedy, gdy organizm wytwarza zbyt dużą liczbę tych cytokin, które zamiast atakować wroga, zajmują się atakowaniem naszego organizmu. Jest to reakcja autoimmunologiczna, czyli organizm sam siebie atakuje. Czyli innymi słowy, cytokiny są w porządku, ta reakcja zapalna jest potrzebna, ale zbyt duża będzie działać destrukcyjnie. Więc musimy zadziałać w ten sposób, aby tych cytokin po prostu było mniej. Jakie są czynniki wpływające na tą odporność? Tak jak Państwu powiedziałem na samym początku, jest ich masa. No i wymieńmy sobie, czyli klasycznie, ogólny stan zdrowia, stan odżywienia organizmu, stosowane leki, choroby przewlekłe, niedobory w kontekście minerałów, substancji odżywczych, wahania temperatur, czynniki genetyczne, alkohol, sposób żywienia, aktywność fizyczna, optymalna ilość snu, narażenie zawodowe, wszelkiej maści na pestycydy, toksyny i niekorzystne warunki, stres, stosowanie używek, palenie papierosów. Zobaczmy, tego jest bardzo dużo i moglibyśmy powiedzieć, że w takim razie odporność to jest wszystko, co my robimy. I trochę tak jest. Oczywiście my możemy wpływać każdym z tych czynników na jego stan, natomiast im, tak jak powiedzieliśmy, każdą cegiełkę dołożymy, ten zamek będzie mocniejszy. Tak? Czyli ilość cegiełek się liczy, im więcej nam się uda ich zbudować, tym większa nasza możliwość odpornościowa. Oczywiście najważniejsza jest prewencja, która będzie prowadzić do wspomagania odporności tej nieswoistej. Również i pamiętajmy, że ta odporność będzie wpływać jako prewencja otyłości czy wszelkich chorób metabolicznych. Tak? Czyli innymi słowy nie wpływa tylko na reakcje infekcyjne, ale również i na to, czy będziemy bardziej podatni na występowanie innych chorób metabolicznych.
Tak? Zapobiega również w kontekście skuteczne leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego, układu krążenia, unikanie wszelkiego rodzaju zakażeń. To jest jak gdyby jasne i zrozumiałe, czyli prewencja będzie nam jakby poprawiała ogólny stan naszego całego życia, jeżeli będzie w odpowiedni sposób prowadzona w kontekście budowania odporności. Ja jako dietetyk oczywiście nie mógłbym wspomnieć na temat odżywienia i tutaj będziemy dużo o tym wspominać, jak to żywienie może mieć wpływ na nasz układ odpornościowy. Zacznijmy sobie od tego, co jest tutaj kluczem do budowania tej odporności, jeżeli chodzi o nasz organizm, czyli jelito cienkie. Dokładnie przewód pokarmowy jest jednym z najważniejszych narządów odpornościowych. Tutaj zaakcentować chciałem to właśnie jelito cienkie, czyli mikrofiola jelitowa, która jest bardzo popularna w naszych czasach. Teraz mówienie o niej, wpływ na odporność, czy w ogóle na stan naszego organizmu. Jest to temat bardzo skomplikowany, jest bardzo dużo badań teraz prowadzonych na temat tego, jak ta flora jelitowa wpływa. Natomiast jest ona bardzo skomplikowana, szczerze mówiąc, ponieważ procesów, które odbywają się tam, jest ich bardzo dużo. Warunki dla bakterii w kontekście samych jelit jest całkiem dość niekorzystna, także trzeba o nią faktycznie zadbać, aby te bakterie nasze i te zdrowe, i te niezdrowe, które występują, były w odpowiednich proporcjach. Dlatego chciałbym wspomnieć o takich podstawach, czyli prebiotykach i probiotykach i czym one są. Zaczynając od prebiotyków. Są to składniki pokarmowe stymulujące rozwój bakterii probiotycznych, czyli ściółka, na której te bakterie probiotyczne są w stanie przeżyć. Bez nich po prostu te bakterie probiotyczne nie przeżyją. To możemy wspomnieć o takich produktach jak chociażby czosnek, cebula, banany, karczochy czy cykornia i wiele, wiele innych, które będą pożywką dla tych bakterii do ich przetrwania w naszym jelicie. Probiotyki są to już te żywe szczepy bakterii wspomagających odporność oraz zwiększających wchłanianie witamin i minerałów. One hamują również rozwój bakterii chorobotwórczych i regulują trawienie. Również będzie miało znaczenie tu wpływ chociażby stan naszych kostków jelitowych. Wszystkie osoby, które chociażby miały do czynienia z zespołem jelita drażliwego, mogą tutaj to zaznaczyć. No i osoby z dysbiozą mają szereg problemów immunologicznych, czyli flora bakteryjna jak najbardziej będzie miała ogromne znaczenie w kontekście odporności, ale z drugiej strony trzeba też rozumieć, co działa, co nie działa i to nie jest tak, że będziemy stosować probiotyki w ogromnych ilościach, to zawsze będzie lepiej. Zbyt duża, czyli nadmierna ta flora bakteryjna też może być czymś nieprawidłowym. Co więcej, dużo jest tak naprawdę zmian w tej florze jelitowej, czyli gdybyśmy dzisiaj zrobili sobie badania, to po kilku godzinach ta flora jelitowa znów byłaby inna. Także mamy trochę problem z badaniem tego, czego dokładnie potrzebujemy w kontekście tej mikroflory jelitowej, nie wbijając się już tutaj w szczegóły. Warto natomiast jest wspomnieć o dwóch szczepach probiotycznych, które, uwaga, mają udowodnione działanie znacząco redukujące liczbę infekcji. Jest to Lactobacillus i Bifidobacterium. Warto jest faktycznie zapamiętać te dwa szczepy bakterii probiotycznych, bo one naprawdę mogą wpłynąć na redukcję liczby infekcji. Powtarzam to dwukrotnie, bo warto na pewno, ponieważ tutaj jeszcze najczęstszy problem, czyli antybiotyki. Podaż antybiotyków powoduje zmianę mikroflory jelitowej na 6 miesięcy lub dłużej, więc proszę zwrócić uwagę, jak leki osłonowe, które stosujemy podczas brania antybiotyków, nie są stosowane przez nas później po zakończeniu antybiotyterapii. Co za tym idzie, ta mikroflora jelitowa nie ma prawa wrócić na swoje właściwe proporcje i niestety za tym idą różnego rodzaju konsekwencje ponownych infekcji, a więc powinniśmy długi, długi czas po zakończeniu antybiotyków stosować te leki osłonowe i poprawiać tą mikroflorę bakteryjną. Jeszcze tam nie wspomniałem o tym, że symbiotyki jest to połączenie właśnie, czyli preparat łączący probiotyki i prebiotyki, czyli takie multi łączące jedno i drugie i takie warto jest stosować, aby mówić o takim holistycznym składniku, który możemy dołączyć do naszego funkcjonowania, aby poprawić mikroflorę jelitową. Czyli te dwa szczepy, Lactobacillus i Bifidobacterium, proszę sobie zapamiętać. W praktyce, jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, do najcenniejszych substancji wpływających na odporność zaliczamy tak zwane polifenole czy bioflanoidy. Zmniejszają one poziom wolnych rodników, hamują działanie stresu oksydacyjnego, hamują szlaki sygnalizujące, regulują pracę cytokin zapalnych, czyli zmniejszają ich ilość.
poprawiają reakcję tych wolnych rodników i proszę zobaczyć, nie będziemy mówić tu może o wszystkich, ale po prawej stronie mamy właśnie wypisane te, które mają wpływ na nasz organizm, można na nie sobie spokojnie tutaj zerknąć, o niektórych szczegółowo sobie opowiemy dzisiaj. I ciekawostka w kontekście sportowym, że odpowiednia podaż węglowodanów będzie miała znaczenie na naszą odporność, ponieważ szczególnie jest ona ważna podczas długich i ciężkich sesji treningowych, ponieważ następuje wzrost stężenia glukozy i insuliny poprzez zwiększenie ilości węglowodanów w diecie, zmniejszenie poziomu adrenaliny i kortyzolu, zmniejszenie zatem parametrów zapalnych i mniejsze ryzyko potencjalnych infekcji. A więc w sytuacji, w której mamy zmniejszoną ilość węglowodanów przy długotrwałym wysiłku, przy ciężkich sesjach treningowych, narażamy się na zwiększenie parametrów zapalnych, a więc co za tym idzie, dłuższą regenerację, a w kontekście sportowym będzie miało to ogromne znaczenie. Także osoby uprawiające aktywność fizyczną warto powinny zwrócić uwagę w kontekście swojej odporności na ilość węglowodanów. Co często jest tak, że ludzie obcinają te węglowodany w swojej diecie, stosują różnego rodzaju diety właśnie eliminacyjne, między innymi właśnie ketozy, bo to jest troszeczkę dłuższy temat, ale ogólnie rzecz ujmując, warto dbać o te węglowodany w swojej diecie, jeżeli mówimy o odporności organizmu. Witamina D. Tak naprawdę może zacznijmy od tego, jak bardzo jest ona ważna w tym teraz okresie, ponieważ nie mamy teraz stymulacji przez nasze słoneczko, przynajmniej w nas tutaj w Polsce, ponieważ wchodzimy w ten okres, w którym tego słońca jest mniej. Najlepszy, optymalny okres do wytwarzania witaminy D poprzez właśnie skórę i słońce dokładnie jest od kwietnia do września, w godzinach od 10 do 15. A więc powinniśmy rozpocząć już suplementację witaminą D. Nawet nie znając swoich norm, możemy tutaj stosować od 800 do 2000 jednostek. Nie jest to wtedy niebezpieczną sytuacją, ale oczywiście w większej ilości warto jest tutaj skonsultować z lekarzem, sprawdzić sobie ten poziom witaminy D. Zazwyczaj niestety mamy jej niedobory. Natomiast ona ma udowodnione działanie przeciwzapalne i immunomodulujące, które pomaga wyhamowywać nadmierną reakcję zapalną. Tak naprawdę jedynie 10-20% pochodzi z diety, a więc pokazuje nam to, jak duże znaczenie ma to słońce i stymulację, syntezę poprzez właśnie skórę. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, nie możemy teraz tego tak stosować sobie na co dzień. Natomiast o witaminę D jeszcze w kontekście odporności. Zmniejsza ona nadmierną produkcję przeciwciał, produkcję peptydów przeciwdrobnoustrojowych, modulację funkcji makrofagów, monocytów i komórek dendrytycznych i ograniczenia produkcji cytokin prozapalnych. Także bardzo holistyczne działanie na układ odpornościowy. Warto już włączyć tą suplementację już teraz na pewno. Z ciekawostek jeszcze o witaminie D, posiada ona działanie nasilające wytwarzanie takich białek jak katalicydyny. Są to białka o właściwościach bakteriobójczych. Jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, gdzie ona występuje w tych 10-20%, które możemy wyciągnąć z diety, to jest to tran, tłuste ryby morskie typu śledź, łosoś czy chociażby sardynki. Dobrze, to jeżeli chodzi o witaminę D. Teraz witamina C. Jeżeli chodzi o występowanie jej, to możemy tutaj nadmienić o pomarańczach, grejpfrutach, cytrynach czy kiwi, ale warto tu wspomnieć o warzywach, które mają ogromną ilość, chociażby papryka, szpinak, brukselka, kalafior czy broku. Natomiast będę tutaj jeszcze wspominał w kontekście węglowodanów na ziemniaki, które również posiadają dużą ilość witaminy C. Działają również i nie przeciwzapalnie, tylko alkalizująco. Także witaminę C możemy tutaj w ziemniakach sobie też zaaplikować i zwiększyć ilość węglowodanów, zwłaszcza właśnie w kontekście sportowym. Natomiast już tak do konkretów, proszę zwrócić uwagę, że witamina C znikomo działa profilaktycznie, a więc stosujemy witaminę C w sytuacji, w której już coś się dzieje z naszym organizmem, kiedy już wchodzi infekcja. Podczas infekcji stężenie witaminy C w osoczu jest obniżone, jedynie wtedy suplementacja ma sens. Także nie prewencyjnie, tylko w sytuacji, w której już coś się dzieje, ją stosujemy. Ma działanie immunomodulujące, czyli zmniejsza poziom cytokin prozapalnych, zamiatacz, czyli usuwa reaktywne formy tlenu, pobudza zdolności chemotaktyczne, działanie przeciwbakteryjne neutrofilii, różnicowanie oraz proliferacja limfocytów B i T i działa immunostymulująco produkcję przeciwciał IgM i IgG.
To chyba najważniejsze informacje o witaminie C tak naprawdę, czyli gdzie może ona występować: w pomarańczach, kierfrutach, cytryna, kiwi, papryka, szpinak, brukselka, czyli ogólnie na zielono. Warto tą witaminę C stosować. Ona też działa dobrze w kontekście wchłanialności żelaza, gdzie żelazo też będzie miało tutaj wpływ na pewno naszą odporność. Także mamy większą ilość witaminy C, to jeszcze lepszą mamy wchłanialność żelaza. Ponieważ anemia, czyli obniżony poziom żelaza we krwi, również będzie działał negatywnie w kontekście naszej odporności. O tym też można tutaj wspomnieć. Witamina A. Witamina A, znajdziemy ją w takich produktach jak dynia, cukinia, brukselka, cykoria, szpinak, czerwona papryka oraz bataty, marchewki, co z kolei jest dobrymi źródłami beta-karotenu, który przekształca się później w aktywną witaminę A. Pobudza nam różnicowanie funkcji komórek NK, czyli tych natural killers, stymulowanie fagocytarnej i oksydacyjnej aktywności makrofagów, pobudza wydzielanie cytokin prozapalnych, prozapalny wzrost i różnicowanie limfocytów B, wpływ na produkcję przeciwciał. Czyli też bardzo holistyczne działanie, ale uwaga, tu zwrócamy uwagę na teratogenne działanie witaminy A, więc nadmierna jej ilość jest bardzo toksyczna dla naszego organizmu, więc tu powinniśmy już zwracać uwagę na to, ile jej stosujemy, aby nie przedobrzyć. Kwas omega-3. Krótko jest tutaj napisane o nich, natomiast myślę, że to jest jeden z suplementów, który możemy naprawdę bardzo holistycznie traktować jako stan naszego zdrowia, odporności, ale całościowo. Na początek powiemy sobie o tym, że kwasy omega-3 mają odwodne działanie przeciwzapalne, stymulują syntezę mediatorów przeciwzapalnych, dzięki czemu znajdują zastosowanie w profilaktyce infekcji. Hamują produkcję cytokin, hamują migrację neutrofili, aktywują limfocyty B, tworzą struktury błon komórkowych, ale kwasy omega-3 mają wpływ też na układ odpornościowy, układ krwionośny, układ chociażby nerwowy. Bardzo ciekawe było to, że tutaj wspomnę o takich badaniach, które przeprowadzono w Łodzi pod kierownictwem profesora Tchórzewskiego oraz profesora Jaworskiego, w których dowiedziono, że w regionach polarnych rzadziej występują choroby naczyń i związane z nimi zawały mięśnia sercowego. Zwrócono też uwagę na rzadkie występowanie chorób infekcyjnych. Związane jest to między innymi z zwiększoną podażą w ich diecie oleju z wątroby rekina i może mieć też wpływ klimatu i tryb pracy zgodny z rytmem dobowym, o czym powiemy troszeczkę później. Ciekawa rzecz, również bardzo fajne badania są na temat tego, jak kwasy omega-3 mogą działać prewencyjnie w kontekście uszkodzeń mózgu, chociażby w sportach takich bardzo kontaktowych, chociażby w futbolu amerykańskim, w którym te prewencyjnie omega-3 są stosowane ze względu na skutki uboczne uderzeń wielokrotnych, chociażby w boksie zawodowym, jak widzieliśmy w futbolu amerykańskim, gdzie to działanie destrukcyjne mózgu niestety jest bardzo znaczące. Cynk. Niedobór jest powszechny w populacji osób starszych z chorobami przewlekłymi. Wykazuje efekt przeciwzapalny, przeciwwirusowy, zwiększa aktywność cytokin komórek NK. Są badania również dowodzące, że niedobór cynku znacząco pogarszał przebieg choroby COVID-19. Niedobór cynku zwiększają też podatność w ogóle na infekcje, powodują trudniejsze się gojenie ran oraz brak łaknienia, osłabienie wzrostu. Problem ten obserwuje się bardzo często jako przyczynę zaburzeń odporności. Najlepszym jego źródłem są skorupiaki, szczególnie ostrygi, czerwone mięsa, nasiona roślin strączkowych, orzechy, szpinak, szparagi oraz produkty pełnoziarniste. Cynk występuje w dużej ilości w ziarnach zbóż, ale problem jest taki, że ze względu na błonnik pokarmowy i w nich występujących fityniany może być słabsza jego wchłanialność. Dlatego tutaj produkty mięsne będą miały lepsze wchłanialne niż produkty zbożowe. Bardzo ciekawe też jest to, że cynk do ssania może nam tutaj też skracać długość infekcji występujących w naszym organizmie. Także jest on również taką dobrą barierą ochronną, kiedy już coś się dzieje z naszym organizmem. Superfoodsy.
Superfoods to są takie produkty, które są nieprzetworzone i naturalnie występuje ich taka bomba witaminowo-minerałowa. Włączona do tej diety uzupełnia nam bardzo dużo przeciwutleniaczy, niezbędnych aminokwasów, błonnika, witamin, minerałów. Czyli są taką bardzo złożoną bombą pozytywną naszego organizmu. Takimi superfoodsami są, tak jak mamy tutaj na obrazku świetnie przedstawioną przez czytamy etykiety. Proszę zobaczyć, czosnek, cynamon, dzika róża, imbir, jagody goji, jagody aceroli, kurkuma, sok z malin, rokitnik, acerola, czy chociażby aloes, czy aronia. No i tutaj jeszcze czarny nebesk, nie wspomniałem. Robienie sobie wszelkiego rodzaju napoi, na przykład taki ciekawy napój, który w ostatnim czasie moja żona często robi, to jest cynamon, to są jabłka, mamy tam również kardamon, sok z cytryny, zalewamy sobie to wszystko wrzątkiem i to jest taki fajny napar, który możemy sobie stosować do jagody goi czy aceroli, które będą fajnym dodatkiem, o czym powiemy sobie troszeczkę później, więc napary wszelkiego rodzaju, dodawanie sobie do herbaty, czy chociażby do owsianek będą czymś bardzo pozytywnym. No i czosnek, jeżeli ktoś lubi, też będzie świetnym tutaj dodatkiem. Wiele osób oczywiście zna ten czosnek jako właśnie takie działanie odpornościowe, a więc jest to taki superfood, czyli bardzo skondensowana bomba pozytywna dla naszego organizmu, o której warto jest pamiętać. Miód, zioła i przyprawy, czyli czarny bez, lipa, rumianek też działają przeciwzapalnie, jak również mogą działać przeciwdrobnoustrojowo, kurkumina, czy chociażby cynamonie, cynamon, imbir, czy oregano mają też bardzo wysoką pozycję klasyfikacji ORAC, o czym zaraz wspomnimy, czyli o antyoksydantach, czyli jak silnym mogą być antyoksydanty w naszym organizmie. Miód wykazuje bardzo również skuteczne działanie przeciwkaszlowe i takie łagodzące. Flawonoidy. To grupa organicznych związków chemicznych występujących w roślinach spełniających funkcję przeciwutleniaczy. Kurkuma, kakao, kawa, herbata, wino, winogrona, brokuły, papryka, cebula, pomidory, jabłka, czarna porzeczka, jagody. To dalej będą te produkty, które też będą bardzo pozytywnie oddziaływały na naszą odporność. Zastanówmy się, gdzie możemy je stosować. Tak? Na przykład jabłka, teraz mamy świetne brokuły, cebula, pomidory. To wszystko w wersji obiadowej jako w formie leczo możemy stosować. Wino i winogrona, tutaj tak zaraz o tym wspomnę, że wino, mimo tego, że bronimy tutaj czerwone wino, jako że posiada tutaj właśnie dużo tych antyoksydantów, to jednak porównując je do warzyw, niestety nie wyglądają już tak korzystnie i pozytywnie, jakbyśmy je porównali, a o tym za chwilkę. Nawodnienie poprawia stan błon śluzowych, układu krążenia, układu pokarmowego, moczowego. Mamy też utrudnione przenikanie czynników infekcyjnych przez naturalne bariery dzięki odpowiedniemu nawodnieniu. Przyspiesza filtrację i usuwanie organizmu zbędnych produktów przemian materii, zapewnia prawidłowe ciśnienie krwi, a zatem optymalne ukrwienie i odżywienie narządów. Zwrócili pewnie Państwo uwagę, że w okresie teraz takim zimowym trudniej nam się pije tą wodę i kiedy jesteśmy spragnieni zazwyczaj w okresie letnim i wtedy częściej sięgamy po tą wodę, natomiast takie proste praktyki, chociażby dwie szklanki wieczorem stawiamy sobie na naszą nocną, jakieś nocne miejsce przy łóżku i zasada jest taką, że jedną wypijamy szklankę rano, drugą razu powstajemy. Kiedy wstajemy, mamy pół litra płynów już dotarczonych do naszego organizmu, ponieważ w nocy też zużywamy dużą ilość płynów i osoby, które mają problem z piciem, warto, żeby miały często butelkę wody, czy chociażby takie kwiaty, kubeczek z wodą, blisko miejsca, w którym pracują. Ja obserwując Państwa tutaj w monitorze, kiedy mam postawiony kubek obok, częściej mój mózg po prostu stymuluje mnie, żeby zareagować i wypić tą wodę, ponieważ nasze oko widzi ten napój, który jest blisko, a więc częściej jest stymulowany przez nas, żeby sięgnąć po tą daną rzecz. To dokładnie tak samo jest, kiedy mamy jakieś słodycze, kiedy mamy je ustawione bliziutko nas i co pewien czas nawet pracując kątem oka widzimy cały czas ten słodycz, na pewno częściej i chętniej będziemy po niego sięgać, niż on byłby schowany w lodówce, na półce, czy gdziekolwiek indziej. Czyli innymi słowy, osoby, które mają problem z nawodnieniem, niech po prostu często, cały czas chodzą z tymi butelkami czy z kubkami, mając je blisko siebie, blisko stanowiska pracy, tak jak chociażby przy komputerze. Ta symulacja pewnie nam pomoże. No i musimy sobie uświadomić, że nawet jeżeli nie chce nam się pić,
nie jesteśmy spragnieni, bo to już jest najczęściej dowód odwodnienia, powinniśmy tą wodę pić. A więc mimo tego też możemy mocz obserwować, kolor tego moczu, który też będzie nam wspominał o tym, czy jesteśmy odwodnieni, czy nie. Im bardziej kolor słomkowy, tym znaczy, że jesteśmy lepiej nawodnieni. Im kolor ciemniejszy, tym oznacza, że jesteśmy bardziej odwodnieni. A żeby nie być gołosłownym, łyczek wody i przechodzimy dalej. Sen. Zapewnia prawidłowy rytm hormonalny i regenerację organizmu. Niestety nie jesteśmy w stanie oszukać tego braku snu, ponieważ to jest ten czas, kiedy nasz organizm jest w stanie po prostu wszystko odbudować w naszym organizmie. Najlepiej to jest porównać do tego, jak proszę zwrócić uwagę, kiedy ktoś trenuje, chociażby na siłowni, wykona trening, jest zmęczony bezpośrednio po treningu, te mięśnie są uszkodzone, ale to dnia następnego czujemy dopiero skutki tego treningu, te mikrourazy, które powstały na skutek treningu, kiedy w nocy nie był w stanie organizm ich odpowiednio odbudować. I jeżeli ten czas tego snu nie będzie odpowiedni, ta regeneracja będzie znacznie dłuższa, nasz organizm będzie miał coraz więcej czynników prozapalnych, chociażby kortyzolu w naszym organizmie i to będzie działać na negatywną stronę naszej odporności, negatywną wpływ na naszą odporność. Odpowiednia ilość snu jest niezbędna do tego, aby produkować wystarczającą ilość cytokin. Niedobór snu wpływa na wytwarzanie cytokin działających prozapalnie. Korelacja między układem neuroendokrynnym i immunologicznym pozwala organizmowi utrzymać homeostazę. Powoduje to, że podczas infekcji nasz organizm wymaga zwiększonej ilości snu i skutecznie walczy z patogenami. Co czujemy, kiedy coś już się dzieje, to automatycznie chce nam się bardziej spać, bo organizm jest w stanie skutecznie wtedy działać właśnie z patogenami. 6-7 godzin snu na dobę to jest taki złoty standard, bym powiedział raczej 7-8, ale tak jak powiedzieliśmy, możemy tu wykorzystywać również drzemki, chociażby w ciągu dnia, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na takie 10-15 minutowe, które też mogą wspomóc, aby lepiej funkcjonować w ciągu dnia i trochę poprawiać tą relację ze snem. Natomiast pamiętajmy też o higienie tego snu, tak? Czy odpowiednia pora zasypiania. Niestety praca zmianowa też będzie miała wpływ tutaj na naszą odporność, czyli to, że pracujemy o różnych godzinach nocnych, ponieważ za tym też idzie zmniejszone możliwości regeneracyjne organizmu i osłabienie tej naszej odporności. Aktywność fizyczna oczywiście, która najlepiej jest wykonywać na świeżym powietrzu, już mimo odporności, poprawia ogólną sprawność wytrzymałości, wydolności organizmu, usprawnia funkcjonowanie narządów, regulacji gospodarki hormonalnej czy zbawienny wpływ na układ krążenia. Aktywność fizyczna jest dobra na wszystko. Jako trener będę bronił mocno tej tezy, układ odpornościowy, tylko też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Intensywność treningu będzie miała znaczenie, czyli umiarkowana intensywność treningowa będzie działała stymulująco pozytywnie na naszą odporność. Natomiast ciężkie jednostki treningowe będą mogły działać na obniżenie, ponieważ mamy po prostu więcej cytokin, czyli stanów zapalnych w naszym organizmie, tak jak poprzez uszkodzenie mięśni chociażby. Także warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy tą odporność osłabioną, to warto w ten trening wchodzić powoli, aby nawet delikatnie ruszając się, możemy stymulować ten układ odpornościowy pozytywnie, ale jeżeli zrobimy już potężną jednostkę treningową, to niestety wylądujemy w łóżku z jakąś infekcją poważniejszą, więc nie warto, kiedy czujemy, że coś się z nami dzieje, robić bardzo ciężkich jednostek treningowych, ale delikatna już jak najbardziej. Dużo do oceny też indywidualnej, co oznacza ciężka jednostka treningowa, a delikatna w naszym przypadku. Stres, zmęczenie, wahania temperatur. One, jak powiedzieliśmy, osłabiają mechanizm odpornościowy. O tym mówiliśmy troszeczkę wcześniej. Zaburzają prawidłową odpowiedź immunologiczną organizmu. Zobaczmy tutaj po prawej stronie taka ciekawostka a propos temperatur, jakie warto byłoby utrzymywać w naszych mieszkaniach czy domach. W salonie około 20-22 stopni Celsjusza, w sypialni około 16-18, czyli widać, że chłodniej. Natomiast jeżeli chodzi o łazience, to nawet 22-24 stopni Celsjusza. Stres powoduje uwalnianie neutrofilów, monocytów do krążenia za pośrednictwem nerwów współczulnych, stymuluje produkcję glikokortykoidów, które wykazują działanie immunosupresyjne. No i tutaj może już nie będę czytał do końca, powodują atrofię kresicy, przewlekły stres tłumi adaptację odporności komórkowej, humoralnej. Czyli innymi słowy,
Zwróćmy też uwagę na teraz zmianę temperatur, bo to jest też taka pora, w której troszkę nie wiadomo, jak często się ubrać. Jedne osoby chodzą w krótkich spodenkach, inni już w kurtkach, a trzeci już w czapkach i to jest jak gdyby ok. Zwracajmy uwagę na zmianę temperatur w samochodzie, jak wchodzimy do pomieszczeń. Na przykład mogę tu wspomnieć o zawodnikach, którzy kończą Wine Studio Training, który znajduje się w galerii handlowej. I jak wychodzą już na zewnątrz do samochodów, to mają to pierwsze uderzenie często zimnego powietrza i to może działać bardzo negatywnie na ten układ odpornościowy po takim ciężkim treningu, więc odpowiednie ubieranie się, zadbanie o chociażby niewchodzenie z mokrą głową. To takie niby są banalne rzeczy, proszę Państwa, ale wiemy z praktycznego punktu widzenia, jak łapiemy się często na tym, że nie jesteśmy adekwatnie ubrani do pogody, która jest na zewnątrz. Chociażby w kontekście biegania, gdzie wychodząc powinniśmy teraz w tych temperaturach czuć delikatny dyskomfort podczas rozpoczęcia biegania, ponieważ pod wpływem kilkunastu minut poczujemy zaczną już ciepłotę ciała, a co za tym idzie, temperatura będzie nas optymalna. A kiedy ubierzemy się za ciepło, to przegrzejemy się, spocimy podczas takiego biegu, przewieje nas, no i niestety bardzo łatwo w ten sposób o jakieś tam infekcje. Także warto na te wahania temperatur zwracać szczególną uwagę również i wśród dzieci. Stres oksydacyjny. Jest to zaburzenie równowagi między produkcją wolnych rodników a mechanizmami ich dezaktywacji, czyli kłaniają się tu antyoksydanty, o których zaraz będziemy trochę więcej mówić. Wolne rodniki powstają na skutek fizjologicznych reakcji biochemicznych zachodzących w żywym organizmie pod wpływem chociażby nawet treningu, które się wytwarzają. Musi być ta równowaga pomiędzy tymi stanami zapalnymi, a właśnie ich eliminacją. I za tym właśnie o tym właśnie nam będzie wspominał stres oksydacyjny. Dbałość o prawidłową zawartość antyoksydantów, o tym właśnie powiemy, gdzie je znaleźć i w jakich produktach. I głównym przeciwutleniaczami są produkty roślinne. O tym, gdzie są te antyoksydanty, na które warto wspomnieć, mówi nam skala ORAC, która określa zdolność danego produktu do wiązania wolnych rodników, a więc jaki produkt jest najsilniejszym antyoksydantem? Tak byśmy to mogli wymienić. Najciekawsze produkty według tej skali wśród przypraw mamy goździki, cynamon, kurkuma. Wśród owoców czarna aronia. Jeżeli chodzi o działanie antyoksydantów, mamy właśnie w tym czerwonym winie. Co ciekawe, w czerwonym winie jest właśnie sześciokrotnie więcej ich niż w różowym, czy chociażby 17-krotnie większy niż w białym, ale tak jak wspominałem, tych ilość antyoksydantów w tym czerwonym winie nie jest na tyle duża, żeby tu się chwalić tym, że no pijemy czerwone wino po to, żeby więcej antyoksydantów było. Troszkę to jest niestety przesadzone, oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Wśród warzyw dominują suche nasiona fasoli, faworytem wśród pieczyw jest pełnoziarnisty chleb żytni. Natomiast jeżeli chodzi o napoje, to wyróżniamy tutaj sok pomarańczowy, herbatę czarną i zieloną. Obie mają taki sam wskaźnik. To takie produkty, które są silnymi antyoksydantami, które warto włączyć do swojej diety, aby tą odporność poprawiać. Dodatkowo wymienimy jeszcze takie tutaj produkty jak jagody, borówki, porzeczki, jeżyny z przypraw. To wcześniej wspomnieliśmy jeszcze raz o tej kurkumie, cynamonie, imbirze. I orzechy, jako właśnie takie źródło tych kwasów omega-3, tutaj olej z oliwek, olej rzepakowy oczywiście się kłania, możemy tu awokado wspomnieć jeszcze, to będą takie fajne produkty, które możemy włączyć do swojej diety, aby zwiększyć tą ilość kwasów omega-3, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, czy w okresie obecnym, kiedy będziemy mieli zmniejszoną ilość warzyw i owoców, takich świeżych, czy warto jest skorzystać z mrożonek? Oczywiście, że tak, są one tak samo wartościowe jak świeże, może nie 100%, ale bardzo, 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 bardzo wysoki byśmy wymienili tu procent, które zachowują swoje wartości odżywcze. Także proces mrożenia jest o wiele lepszym procesem chociażby niż jakakolwiek obróbka no chociażby suszenia ich. Więc innymi słowy mrozimy, stosujemy na zimę i dodajemy sobie tych antyoksydantów do naszej diety. Mrożenie jest fajnym tutaj sposobem na to, żeby zachować te fajne substancje, fajne produkty na co dzień w naszej diecie. Nie bójmy się mrożenia, to jak najbardziej będzie też
fajnym rozwiązaniem w obecnym czasie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to myślę, że to jest dobry moment, ponieważ z takich podstaw, które dzisiaj Państwu chciałbym przekazać w kontekście odporności, to jest wszystko. Może Państwo mają jakieś pytania, chcieli o coś zapytać. Czekamy tutaj na czacie na jakieś Państwa reakcje. W międzyczasie przypomnijmy sobie o nawodnieniu. Także ta odporność jako taki bardzo złożony temat, patrzymy holistycznie na nią, czyli tak całościowo, ale proszę mi wierzyć, że ta witamina D, kwasy omega-3, faktycznie zwiększone ilości warzyw, imbir, cynamon, kurkuma, to naprawdę są takie produkty, które jeżeli włączymy w naszą dietę, na pewno poprawią naszą odporność. Pamiętajmy, że budują całorocznie, no i o witaminę C tutaj, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, żeby stosować ją profilaktycznie, a może jeszcze wspomnijmy o tych suplementach w ogóle, stosowania tych suplementów, że nie jesteśmy w stanie stosować suplementów zastępczo zamiast warzyw i owoców, ponieważ dajmy sobie przykład takiej witaminy C. Kiedy stosujemy witaminę C z apteki, dostarczamy faktycznie tylko i wyłącznie witaminę C, natomiast kiedy stosujemy paprykę czy inne warzywa, które mają wysoką ilość witaminy C, to tam znajduje się już ponad 100 bioaktywnych substancji, których, uwaga, wiem, że są potrzebne naszego organizmu, ale dietetyka jest jeszcze taką nauką, która nie wie wszystkiego na pewno i wręcz powiedział, że jeszcze mało wie na wiele tematów i wiemy, że są tam różnego rodzaju inne substancje, które są dla nas bardzo korzystne, prozdrowotne, a dostarczając warzyw i owoców właśnie możemy je aplikować, a poprzez syntezę danej jednej substancji, tej witaminy C, niestety, ale działamy bardzo jałowo w kontekście jakby holistycznym, całościowym. Natomiast jak mamy niedobory, to oczywiście warto je stosować, warto tutaj sprawdzić sobie ten poziom witaminy D i wtedy możemy tutaj mówić o faktycznie prewencji odporności. No i przypomnę Państwu, badajmy się, sprawdzajmy sobie podstawową morfologię, żebyśmy mogli dbać o nasz organizm, bo o tym często zapominamy. Raz do roku zrobienie sobie takiego profilu badań, czy nawet podstawowej morfologii, na pewno będzie czymś korzystnym, aby sprawdzić stan naszego zdrowia, czy nawet tej odporności. Widzę, że żadnych tutaj pytań na czacie nie mamy, więc myślę, że żeby Państwu tutaj nie przedłużać krótko o bibliografii, chciałbym Państwu podziękować za dzisiejsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Państwa ono przydatne i że kilka informacji z Państwu z nich wyciągną. Jeżeli Państwo mają też jakieś ciekawe tematy, które chcieliby Państwo, żebym opowiedział, przedstawił je, to oczywiście zapraszam serdecznie do pisania do nas, do portalu Polska 360. A za dzisiaj Państwu już bardzo, bardzo dziękuję. Życzę spokojnego czasu i wszystkiego dobrego. Mało infekcji, dużo odporności. Proszę dbać o siebie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.